Pod moim ostatnim odcinkiem dotyczącym apostrofu pojawiło się sporo bardzo ciekawych pytań. I serce rośnie, moi drodzy, bo nic tak człowieka nie cieszy jak mądre pytania widzów. No to co, odpowiem? A jakże? Chyba najczęściej pojawiało się pytanie, czy lata możemy zapisywać w ten sposób. Odpowiedź brzmi nie. Dawniej rzeczywiście ten zapis był poprawny. Jak dawno to nie wiem. Ale dawniej to się robiło różne rzeczy i było w porządku, a teraz to już jakoś nie wypada. Podsumowując, jedyny poprawny zapis jest taki. Lata 60., lata 70., lata 80., lata 90. z kropką i tyle. Oczywiście możemy też zapisać to słownie, lata 60., lata 70., ale z tym to już chyba nie ma problemów. Kolejne pytanie. Skoro możemy zapisywać euro apostrof 16, co oznacza euro 2016, to czy możemy zapisywać lata apostrof 60., lata apostrof 70., lata apostrof 80. itd., itd.? Odpowiedź brzmi nie. Apostrof rzeczywiście jest symbolem tysięcy i setek, ale w roku. Tak możemy skrócić tylko rok. Powiem to tautologicznie, żeby była jasność. Tak skracamy jeden rok, nie lata. Poza tym zauważcie, że kiedy mówimy euro 2016, nie mamy tu do czynienia z liczebnikiem porządkowym, więc apostrof niczego nie komplikuje. Kiedy mamy lata 60., 80., tu jest liczebnik porządkowy, więc kropka pasuje jak ulał. Apostrof w żadnym wypadku. Następne pytanie to właściwie sugestia. Ktoś napisał, że istnieje coś takiego jak spółgłoska nie ma, po której też należy postawić apostrof. I to prawda, tyle że w poprzednim odcinku powiedziałam, że najczęściej mamy do czynienia z apostrofem, kiedy odmieniamy słowa zakończone niemą samogłoską. Najczęściej nie oznacza tylko, więc dziś o niemych spółgłoskach opowiem. Niemą spółgłoskę mamy na przykład w nazwisku Bart. Mówimy Bart, piszemy trochę inaczej, z ES na końcu. Dlatego, kiedy odmieniamy to nazwisko, musimy pamiętać o apostrofie. Bart, Barta, Bartowi, z Bartem, o Barcie. Dlaczego o Barcie? Dlatego, że dostosowaliśmy tutaj końcówkę do wymowy. Gdybyśmy wstawili apostrof, pewnie trochę zaczęlibyśmy za bardzo kombinować. Dlatego tutaj zapis uległ wymowie. Podobnie jest z francuskim imieniem Charles. Piszemy Charles, ale mówimy Charles. Nie słyszymy tej końcówki ES, dlatego kiedy odmieniamy to imię, musimy pamiętać o apostrofie. Inaczej jest z angielskim odpowiednikiem tego imienia, czyli z imieniem Charles, dlatego że ostatnią spółgłoskę wymawiamy, słychać sy. Dzięki temu, kiedy odmieniamy to imię, możemy o apostrofie zapomnieć. Ostatnie pytanie dotyczy nazwiska Camille. Czy odmieniamy, czy nie odmieniamy? Jeśli odmieniamy, to jak odmieniamy? Już wszystko wyjaśniam. Tutaj mamy dwie opcje. Możemy nie odmieniać i wszędzie mamy Camille, albo możemy odmieniać. Tylko jak odmieniamy? Po prostu do nazwiska Camille dodajemy polskie końcówki. Stąd Camisa, Camisowi, z Camisem, o Camisie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy tworzymy formę odmiany nazwisk obcych, możemy to robić na dwa sposoby. Albo główną rolę odgrywa wymowa, tak jak było w przypadku nazwiska Bart. Lepiej nam mówić o Barcie, więc wymowa wpłynęła na zapis. Albo główną rolę odgrywa ortografia. I tak właśnie było w przypadku nazwiska Camille. Ktoś spojrzał na to nazwisko, zobaczył, że kończy się na spółgłoskę, więc co stoi na przeszkodzie, żeby do tej spółgłoski dołączyć polskie końcówki i mieć odmianę gotową? No nic. Zauważcie jednak, że ta opcja spowodowała, że zmieniła się wymowa tego nazwiska. Słychać S, kiedy mówimy Camille, nie słychać S, ale kiedy mówimy Camisa, z Camisem, o Camisie, S słychać. Dlatego nie dziwcie się, kiedy słyszycie o właśnie Camisie albo Camisa. To też jest poprawnie. Jakiś kurz. No i tyle, moi drodzy. Trochę to skomplikowane, wiem. Sama nie lubię tego tematu, ale pytaliście, to odpowiedziałam.
Moim zdaniem nazw, nazwisk zakończonych niemą spółgłoską jest mało, więc ten odcinek to bardziej takie ciekawostki, a nie odcinek o tym, jak żyć. Ale było zapotrzebowanie, to nagrałam. Mam nadzieję, że nie zasnęliście. No, nara. To teraz suchar. Bardzo pasuje do odcinka, zaznaczam. Podesłał go widz, dziękuję widzu. Suchar jest taki. Kiedy zaczyna się refren? Apostrofie! Wtedy się zaczyna. Dziękuję.